Tuż obok hotelu Aquilon pobiegły rury ciepłownicze, mające zabezpieczyć dostawy ciepła do nowo budowanych osiedli w południowej części miasta. Kanały ciepłownicze przerzucono nad rzeką, gdzie po prostu straszą. Nie było innej technicznej możliwości przeprowadzenia rur, wyjaśniał dziennikarzom ratusz, składając jednocześnie zapewnienie, że ten fragment sieci zostanie odpowiednio obudowany i nie będzie straszył. Dzisiaj przesłano do naszej redakcji wizualizację mostka, pod którym mają być ukryte nitki ciepłownicze. Mostek zostanie sfinansowany przez suwalskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej i będzie spełniał funkcję dodatkowego pieszego ciągu komunikacyjnego.